Słuchajcie, bo ja pamiętam, że był taki stary dowcip. No, może część z was go zna. Mianowicie, policja wystawiła znak 40 km na godzinę. Przejechał pierwszy samochód 70 km na godzinę. Mandat. Przejechał drugi samochód 80 km na godzinę. Mandat. Przejechał trzeci 100 km na godzinę. Mandat. A w końcu policja myślała, że w tym kraju nie ma ludzi, co jeżdżą przepisowo, prawda? I tutaj patrzą z daleka, jedzie jakaś stara syrenka, ledwo wyciąga 5 km na godzinę. Przed znakiem stanęła, coś dalej ruszyć nie chce. Wyskakują policjanci, mówią, o, tu w końcu jakiś przepisowy kierowca. Ale niemniej jednak poprosimy pana o dokumenty, prawo jazdy. Kierowca mówi, ja chyba będę musiał sobie wyrobić. Czy tam zrobić, nie? Prawo jazdy. Tam obok siedzi babka. No, niech pan, tak do policjanta mówi, niech pan się go nie słucha. On tak zawsze gada, kiedy jest pijany. Z tyłu babka jakaś siedzi, mówi, no, ja mówiłam, że kradzionym daleko nie zajedziemy. A z bagażnika gość wyskakuje, pyta się, czy to już jest Berlin. Chociaż część z was może ten kawał słyszała, ale jak ci co nie słyszeli, to opowiem. Opowiedziałam.